Cześć, witam, tu dziad borowy na rod. Tak, przyjechałem dzisiaj, bo baba borowa wygoniła mnie, żebym wykopał świerk, tak, jak mówiłem wcześniej, że będzie świerk wykopany na choinkę. Także przyszedłem zobaczyć, bo kurde, fajnie, słoneczko świeci, jest cieplutko. Jeszcze co wam powiem, teraz tutaj fajnie sprawdzałem, że jak tu widać w tej chałupce mojej, o właśnie, tak, jest dzisiaj więcej światełka, więc tak jak mówiłem, jest tutaj magazyn, ale o, elegancko. I tutaj prawdopodobnie będzie tutaj będzie kuchnia, tak, te ścianki będą tutaj wybite, tak, i tam będzie właśnie zrobiona dobudówka w tamtą stronę, tak. A tak, no, generalnie to powiem szczerze, że no jakiś tutaj prądzik trzeba będzie zrobić, jeszcze troszkę ten dach przerobić, bo tutaj jest taka właśnie dziurka, tu na górze tak samo pewnie trzeba będzie to przerobić, żeby to zasklepić, no ale to mówię to w następnym roku. Dobra, idziemy kopać, bo no dzisiaj dość późno przyjechałem, no i za chwilę słonko zajdzie. Mam tu jakieś 2 godzinki, może coś jeszcze ogarnę. No tak, po tym to się nic tutaj nie zmieniło od tamtej pory, co ostatni filmik kręciłem. O, może się tutaj ten porządek zrobię. No zobaczymy, czy mi się będzie chciało, bo nie ukrywam, że ostatnim czasem to się oddałem kulinariom, więc jest tam parę filmików też wrzucę odnośnie mojego borowego gotowania. Tak. No to dobra, to ale fajnie jest, kurde, super. Jak słońce wychodzi, to normalnie aż człowiekowi się chce żyć. Jeszcze wam pokażę tą choineczkę. Choć wolałbym, żeby na święta jakiś śnieg się pojawił u nas. No właśnie, to jest to cudo, tak? No, wolałbym, żeby na święta coś spadło konkretnego, żeby było biało. Tak, tylko że jak tak będzie słoneczko świecić, bo ma być dzisiaj, w tym tygodniu ma być takich parę dni, to się wiosna zrobi za chwilę tutaj. Tak się patrzę. No. No to dobra, no to działamy. Będę musiał sobie kupić jakieś inne urządzonko, jakiś lepszy statyw, bo to tak za nisko jest ta kamera i widzicie. Do wykopania otóż drzewka. Co potrzebujemy? Rękawiczki, jeśli ktoś lubi pracować w rękawiczkach. Łopata. Tak, a wiaderko wziąłem tak, bo jeszcze będę potrzebował ziemi, także troszkę nasypiemy. No to co, działamy. Thank you.
Paść. Elegancka będzie.
tym przedstawię. To i tak wytnie, ale muszę kamerę sobie. No. Choinkę mamy wykopaną. Teraz tylko babie borowej zawieść i tego. I jeszcze tam w domu pomogę jej posadzić, a resztę kurde, no może przy światełkach, chociaż pewnie sobie da radę, z tym ja wierzę w nią, że da radę. No, trzeba będzie popowieszać, bo jest plan, żeby zrobić dwukolorową. Jeszcze jakieś bombki dokupić, bo pewnie zabraknie, jak co roku zawsze. No i tego. No i... O, wiecie się, mojego bałaganu nie widzieli. Tak. O. Ale to też tutaj mam zamiar, bo tamtą ściankę, co jest teraz naprzeciwko, to... To nie było tej ścianki, tam płytami wziąłem, to pozabijałem. O kurde, tam coś... Woda się dostaje w rogu. Gdzieś jest tak mokrało. Trzeba będzie się tym temu przyglądnąć. Bo to pewnie są dobudówka zrobiona do tego, tak? Już jest stara papa. Pewnie tutaj gdzieś tam podchodzi ta woda. No nic, co tam. I tak to na razie na chłopa. No i to zabudowałem i zrobiłem sobie taki... grajdołek. Ale to jakieś półeczki sobie jeszcze porobię. No ale no, teraz będę chciał się skupić jednak na glinianej chałupce. Tak, to też na zimę będę musiał, jak już faktycznie mrozy będą takie duże, trzeba będzie niektóry sprzęt powywozić, bo to po co mamy kłócić los. Dobra, to ja tutaj tyle potrzebuję. Tak, rękawiczki sobie schowam do... chałupy. No i widzicie, jakaś kurde gadzina tutaj była. Ptaszyna. O, zostało tu niewiele, a były takie większe kawałki. No. Tutaj też rozdziobały to wszystko kruki i wrony. Pociął te drzewa. Tak, te badyle jeszcze powcinam i zejdzie mi to z pół godzinki. I trzeba pojechać do domciu. Nie ma co się forsować. Za godzinkę pewnie. Która tu mamy godzinę? No cholera, trzymam tego kija i... Jest 20 po pierwszej. No, o drugie, żeby wyjechać, bo bas pasy włączają o 14:30. Potem się korki robią w mieście i tego. I no. A do centrum, żeby się wbić, no to po co mam się stresować, tak? No to dobra. No to słuchajcie, tam może nie wiem, jak będzie taka pogoda jak dzisiaj, a ma być, to myślę, że jeszcze o ten korzeń, kurde, trzeba będzie zniwelować po tej gruszce. No. No to dobra, słuchajcie, no to trzymajcie się, taki króciutki filmik i tego, no. Zdrowia życzę, hej!